To była kompozycja Wolfganga Amadeusza Mozarta, czyli kompozytora, tak jak już wspomniałam, należącego do grupy klasyków wiedeńskich. To znaczy, że był to kompozytor, który tworzył w okresie klasycyzmu. I tak właśnie brzmiały kompozycje pochodzące z tego okresu. Myślę, że Państwo zauważyli, że prym wiodły tutaj pierwsze skrzypce, czyli właśnie nasz kolega Maksymilian, grał główny, najważniejszy głos. Ale nie zawsze tak było, o czym przekonamy się później, podczas wykonywania innych utworów z innych epok. Kompozytorzy później troszeczkę zmieniali zdanie, kto powinien mieć tą najważniejszą rolę w zespole. Teraz przejdziemy do innego kraju, przejdziemy do Czech i przejdziemy do innego troszeczkę okresu, do okresu romantyzmu i wykonamy kompozycję takiego kompozytora, który się nazywał Antoni Dvořák. Antoni Dvořák słynął z tego, że napisał bardzo dużo utworów, które się nazywały humoreski. Były to miniatury i jak sama nazwa wskazuje, były to utwory o bardzo wesołym, humorystycznym zabarwieniu nastroju. I my dla Państwa teraz wykonamy taką humoreskę i nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę z tego, że bardzo wiele utworów z muzyki poważnej, klasycznej było używanych w wielu filmach, reklamach czy serialach. I tą humoreskę, którą teraz dla Państwa wykonamy, myślę, że Państwo mogą kojarzyć z czołówki serialu Rodzina Zastępcza. To była humoreska Antoniego Dvořáka. Na razie pozostaniemy
w romantyzmie, ale będzie zupełnie inny nastrój, zupełnie inny klimat. Był utwór Serenada nocna, była humoreska, to teraz czas na coś żywszego, na taniec. Wykonamy dla Państwa utwór kompozytora Johannesa Brahmsa, niemieckiego kompozytora, który inspirował się innym krajem zupełnie, a mianowicie Węgrami, obserwował właśnie ludowe motywy węgierskie i skomponował szereg tańców węgierskich. My zagramy dla Państwa taniec węgierski numer 5.